się kurwa czasem drzesz. A, bo ja nie mam ten... Ja ogólnie zazdroszczę osobom biseksualnym, bo oni jakby nie mają... Mają więcej do wyboru. Mhm. Jak a tak ty sobie pomyślisz. Bo nie kręcą cię w ogóle dziewczyny? Kręcą, ale ja mam coś takiego, że to się nazywa chyba demiseksualizm, że mnie trochę brzydzą obcy ludzie i ja muszę kogoś dobrze znać, żeby z tą osobą coś zrobić. Mhm. I no nie wiem, musiałabym... Jak? Demiseksualizm. Że musiałabym długo, nie wiem, z tą dziewczyną randkować, żeby się z nią przespać, ale nie pociągają mnie dziewczyny w taki sposób, żeby z nimi aż randkować, wiesz o co chodzi? Mogłabym się na przykład przespać z kobietą, bo uważam, że kobiety są ładniejsze niż faceci, w sensie bardziej o siebie dbają i w ogóle. Ciocio. Orientacja seksualna osób, które mogą odczuwać pociąg seksualny do innej osoby właśnie w przypadku nawiązania z nią wcześniej silnej więzi emocjonalnej. No bo chuj, chciałem coś zapytać, ale jebać. Okej. Okay. Dobrze to wyjaśniłaś, że tak, to jest demiseksualizm. Widzicie, że ostatni... No i wracając, nie wyobrażam sobie... Chciałem zapytać, czy uważasz, że ze mną masz więź emocjonalną jakąś? Mam, ale... Okej, dobra, ci starczy, dalej. Chciałem spytać, żeby po prostu się działo. W sprawie otwartych związków podaj piłeczkę w waszą stronę. Jestem ciekaw waszych debat w komentarzach. Na koniec przegadamy...